Nowo powstałe Centrum Wsparcia Rodziny bez problemu znalazło siedzibę. Uczniowie zespołu szkół i placówek specjalnych będą mieli nową szkołę, a trzy powiatowe ulice szanse na remont. To pierwsze efekty współpracy między bolesławieckim powiatem a gminą miejską Bolesławiec. Wspólne działania rozpoczęły się po tym, jak jesienią ubiegłego roku zawiązała się w powiecie nowa koalicja, w skład której weszła Platforma Samorządowa wspólnie z Klubem Radnych Forum Samorządowego, a także z Klubem Radnych Niezależnych i SLD. Dzięki dobrej współpracy z miastem udało się albo zrealizować już pewne cele, albo stworzyć nadzieję na ich realizację. Wymienię takie trzy sfery. Pierwsze to opieka społeczna, gdzie dzięki dobrej współpracy z miastem udało nam się pozyskać lokal na ulicy Tysiąclecia na Centrum Wsparcia Rodziny. Ten lokal będzie posiadał dwa mieszkania kryzysowe i mieszkanie wsparcia oraz będzie tam znajdować się tak zwane okienko rodzinne, a także wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. I to jest dość duże pomieszczenie zlokalizowane tam, gdzie w tej chwili mamy Czerwony Krzyż. I to zostało zrobione bardzo szybko i dzięki temu już w niedługim czasie będą potrzebujący mogli z tego korzystać. Drugi taki element to sprawa remontu dróg, czy może przebudowy dróg na terenie miasta, dróg powiatowych. Otóż za pieniądze i miasta, i powiatu w tym roku zostanie przebudowana ulica Sądowa, ulica Polna i ulica Ogrodowa. To wszystkie ulice w centrum, w tym bezpośrednim układzie, który jest objęty rewitalizacją. I wreszcie trzecia rzecz, no to jest sprawa szkoły specjalnej. Wreszcie mamy widoki na to, że uda nam się to zadanie zrealizować. Otóż mamy potwierdzenie, że miasto przekaże nam obiekt po szkole. Równocześnie my przekażemy dla miasta teren przy ulicy Zwycięstwa, który pewnie posłuży do budowy tam obiektów wielorodzinnych. Z pomocą szkole specjalnej nieoczekiwanie przyszła reforma systemu oświaty, a dokładnie likwidacja gimnazjów. Gmina miejska, która podobnie jak inne samorządy stanęła przed koniecznością reorganizacji sieci swoich szkół, postanowiła wykorzystać zawirowania w oświacie z pożytkiem dla zespołu szkół i placówek specjalnych. Decyzja tego rządu spowodowała, że w Bolesławcu, tak jak we wszystkich gminach w Polsce, pomimo oporu różnych środowisk, będą likwidowane gimnazja. I ta likwidacja zaczyna się już 1 września. I w Bolesławcu jest to związane z tym, że 40%, prawie 40% dzieci, które chodziły do gimnazjów, one nie będą już chodziły do szkół w mieście, bo wrócą na wieś. Czyli one będą nie tylko chodziły do poziomu 6 klasy, ale do poziomu 8 klasy. To powoduje, że tych dzieci będzie zdecydowanie mniej niż było do tej pory. Miasto, które stanęło przed perspektywą spadku liczby uczniów w bolesławieckich szkołach w ciągu kilku najbliższych lat, zdecydowało nie czekać na skutki reformy, ale już teraz wygospodarować jeden ze swoich budynków dla zespołu szkół i placówek specjalnych. Pojawiła się historyczna okazja. Nie było do tej pory takiej możliwości. To jest historyczny moment i ja uważam, że z tej okazji trzeba skorzystać. Likwidacja gimnazjów, no to w sumie to może być traktowane jako no takie dosyć mocne uderzenie, które powoduje no różne ruchy, tak? Ale spróbujmy znaleźć te możliwości, które dzięki temu się pojawiają. Młodzież mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. My mówimy, że każda sytuacja, oprócz szukaj zawsze dobrych stron w tych sytuacjach, które są trudne, złe, nieprzewidywalne. Pojawiła się możliwość, oczywiście wymaga sporego wysiłku organizacyjnego, negocjacyjnego, projektanckiego, ale takiej możliwości już drugiej nie będzie. Bo ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek w Bolesławcu pojawiła się możliwość opróżnienia jednego budynku w celu
No właśnie, każdy, kto widział warunki, w jakich dzisiaj odbywają się lekcje w powiatowym zespole szkół specjalnych, no to każdy wie, że trzeba tę sytuację zmienić i jest okazja do tego i uważam, że trzeba po prostu tę możliwość wykorzystać. Aktualnie przygotowaliśmy koncepcję przestrzenną zagospodarowania tego obiektu poszkolnego, a właściwie to jeszcze szkolnego, gdzie zasięgaliśmy opinii fachowców o tym, żeby funkcja, która powinna być zrealizowana dla szkoły specjalnej, była, no, stała się faktem. Aktualnie już po wykonaniu tej koncepcji i omówieniu jej z rodzicami, również z gronem pedagogicznym, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu. Żeby mieć pewność, że to jest dobry pomysł, że to jest dobra lokalizacja, w międzyczasie odbyły się spotkania przede wszystkim z rodzicami wychowanków zespołu szkół specjalnych. Mieliśmy również spotkanie z przedstawicielami komitetów rodzicielskich i szkoły specjalnej, i szkół miejskich, których ta zamiana może dotknąć. No i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł spotkał się z akceptacją. Tak? Ta lokalizacja zespołu szkół specjalnych spodobała się osobom zainteresowanym, tym, którzy będą użytkownikami tego obiektu. Po zaakceptowaniu pomysłu przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych na przeniesienie szkoły do budynku przy Bankowej, powiat bolesławiecki przystąpił do opracowania koncepcji adaptacji. Po pierwsze opracowaliśmy koncepcję architektoniczną, która miała nam odpowiedzieć na pytania, czy ten budynek się nadaje na szkołę specjalną, nadać poszczególnym pomieszczeniom w tej placówce określone funkcje. Te funkcje są trochę inne niż w takiej klasycznej szkole, czy podstawowej, czy szkole średniej. Tych pomieszczeń potrzeba trochę więcej, muszą spełniać określone parametry, być łatwiejszy dostęp do tego budynku, musi on spełniać jednak te specjalne funkcje. I ta ekspertyza, to opracowanie nam odpowiedziało, że tak można w tym budynku umieścić tego typu placówkę. I przystąpiliśmy do następnej fazy, czyli został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę, tak żeby na miesiące letnie być gotowym do podjęcia tego zadania. Powiat zamierza przygotować budynek pod potrzeby szkoły specjalnej do września przyszłego roku, tak by nowy rok szkolny uczniowie szkoły przy Zgorzeleckiej rozpoczęli w nowym miejscu. Największą, że tak powiem, inwestycyjną częścią dokonania tej adaptacji jest wykonanie dobudówki do tego budynku szkoły, dzisiejszej szkoły podstawowej nr 2. Dobudówki, w której będzie mieściła się winda, planowana jest winda 16-osobowa, plus z dodatkowymi toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. No tu były pewne obawy, bo musieliśmy uzyskać uzgodnienie tej rozbudowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ale udało się, otrzymaliśmy taką aprobatę po zaprezentowaniu projektu wstępnego, jak ta rozbudowa ma wyglądać. No oprócz tego te prace, które będziemy musieli tam wykonać, będą bardziej polegały na nadaniu nowej funkcji pomieszczeniom, czyli podzieleniu ich nowym otworom drzwiowym, dostosowaniem też dla osób niepełnosprawnych. No jest to jednak kompleks różnych prac adaptacyjnych, które jednak będą wymagały odrobinę czasu i środków. W tym roku na ten cel pieniądze w budżecie powiatu bolesławieckiego są zapewnione. Na tym nie koniec wspólnych działań powiatu bolesławieckiego i gminy miejskiej. Starosta bolesławiecki zapowiada wspólny front zmierzający do przekonania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei do wybudowania choćby części obwodnicy północno-wschodniej Bolesławca, po to by odciążyć miasto od coraz większego ruchu samochodowego, nasilającego się w związku z dynamicznym rozwojem bolesławieckiej części strefy ekonomicznej. Zaczynamy rozmawiać. Umówiliśmy się z prezydentem i z dyrektorem Lochem i zaczniemy rozmawiać. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie. W tym momencie, kiedy byłaby chęć
finansowania chociażby części zadania przez samorządy i przez przedsiębiorców, to wtedy mielibyśmy moralne prawo do wystąpienia o środki również do Urzędu Marszałkowskiego. Starosta Bolesławiecki ma nadzieję, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei skłoni się do pomysłu, by wybudować chociażby część obwodnicy do zjazdu do strefy ekonomicznej. Może nie komunikować ją bezpośrednio już z rondem kruszyńskim, bo to są bardzo duże wydatki, ale żeby zapewnić dojazd od autostrady A4 do strefy właśnie po torze przebiegu tej obwodnicy, ale ona byłaby wykonana niejako w części, czyli do zjazdu do strefy. W tym momencie te tiry, które będą jeździć, nie jeździłyby ulicą Kościuszki i przez Łąkę, tylko właśnie tym skrótem wykonanym w części przez budowę odcinka tej obwodnicy północno-wschodniej miasta. Odciążyłoby to komunikację w mieście na trasie północ-południe, głównie ulicą Kościuszki i Modłową.